Witam. Maria Curie-Skłodowska i jej życiorys i wszystko w porządku, wiesz, tylko tak. Ja bardzo chętnie tutaj bym chciał o wielkich Polakach, ale sprzętowo nie. Jeszcze nie na tym poziomie jestem. Wiesz, technicznie, po prostu technicznie. Odpowiem ci tak. Była robiona ta próba, właśnie ten film z fotela. Przed chwilą został rzucony. Znaczy dzisiaj rano, znaczy on po południu się pojawił tutaj na vlogu i to trwało godzinami. To trwało godzinami, to jest bez sens. Kiedy ja bym miał robić na przykład dwugodzinną sesję, jakąś taką, wiesz, taki film i zrobić to z prawdziwego zdarzenia, pokazać wszystkie kosmogramy, wiesz, tę karierę Marii Curie-Skłodowskiej, w dodatku tego pierwszego mężczyznę jej, gdzie ona się zakochała, gdzie jest z tym Zakopanem, gdzie ona wyjeżdża tam na tą wieś, gdzie ona tam uczy, na tej wsi, wiesz, perypetie tych kobiet, które wówczas, wiesz, nie mogły studiować, bo mężczyźni ich nie dopuszczali, zresztą to potem masz na Sorbonie, potem masz, kiedy ona jest pierwszą emancypantką, kobietą, która właściwie zaczęła wykładać na Sorbonie i otworzyła barierę wszystkim Polkom, tym, które, no chociażby mojej babci, która też wtedy, kiedy tutaj mówiłem na vlogu, że wówczas, kiedy zakładała szkoły moja babcia, to wtedy chłopi stali z kosami, i wiesz, chcieli, ponieważ odciągało się dzieci od pracy do szkoły. Hej, i wiesz, i to jest nadal. Weź zwróć uwagę, że w tej chwili na przykład między innymi ten vlog powstał po to, żeby właśnie kształcić świadomość astrologiczną. To jest nadal to samo. Przecież weź zobacz, nic się nie zmieniło. Jeżeli patrzymy i się ośmiesza astrologię, nie mając żadnego doświadczenia, tak? Nie mając żadnego, tylko patrząc się z punktu widzenia, że jeżeli Neptun będzie, to on będzie marynarzem, no to bo sobie jakaś panienka wymyśliła, że Neptun to jest król, mórz i w takim razie każdy marynarz musi mieć tego Neptuna, a to wyszła fikcja. No bo jak nie współpracowała z marynarzami i astrologami, którzy by jej wyjaśnili, gdzie widać marynarza i w jakim momencie. A może być marynarz, który jest rakiem i on w tym zamkniętym gronie stanowi kapitana żeglugi wielkiej, gdzie mamy dokładnie taki przykład takiego kosmogramu. A może być marynarz także telegrafistą, który będzie miał bardzo mocno rozwiniętego Merkurego i znak bliźniąt. I on będzie wtedy no i będzie z tym fantastycznie. Czy każdy z kolei radiotelegrafista i ma rozwiniętego bliźniaka? Nie wiem, ale chyba tak, tak podejrzewam. Szczerze mówiąc, nigdy nie robiłem telegrafistom kosmogramów, ale robiłem informatykom i większość informatyków widać, bo mają bardzo wyeksponowanego Urana w odpowiednim miejscu. Nie zawsze w identycznym miejscu, ale wówczas w odpowiednich aspektach w stosunku do siebie, które wyraźnie mówią o tym zawodzie. O co tu chodzi? No więc tutaj, jeżeli chodzi o tą Marię Curie-Skłodowską i ten życiorys, wiesz, to trzeba pokazać. To trzeba pokazać przepięknie. Tutaj muszą być zdjęcia, wiesz, czasami licencje na te zdjęcia, wiesz, żeby zrobić ten film. Teraz trzeba rozmawiać, na przykład chociażby z rodziną. To, wiesz, ja bardzo chciałbym robić takie filmy, ale no tak mówię, sprzętowo i wiesz, to wszystko jeszcze nie tak. A w dodatku ten kosmogram, wiesz, to jest już osobowy. Ja. Te wiadomości, które są, nie zawsze są prawdziwe. W dodatku, wiesz, astrologia w tym momencie
i kosmogram i mówisz coś, tak jest o Charlie Chaplinie chociażby. Chociażby ja na zajęciach zauważyłem, że on miał coś wspólnego z medycyną i od razu spojrzenie na mnie, że kiedy w jedynym filmie o Charlie Chaplinie, że on bardzo chciałby zostać lekarzem. I mam ku temu dowód i mam ku temu to, te jego predyspozycje medyczne i ta, ale ta, chociażby ta jego szalona perfekcja i analiza sceny, to wszystko, co było i ta postać, która tak charakterystyczna, która właśnie to jest cechą panny. I tak samo są cechy Skorpiona, które bardzo łatwo i które chociażby spotkanie z Paderewskim i nie tylko z profesorem Paderewskim, z wielkim człowiekiem, największy, największa kobieta z największym człowiekiem wtedy. I przecież wtedy chociażby Maria Curie Skłodowska, znająca Einsteina, znająca Paderewskiego, znająca największe głowy. I na przykład chociażby ten kontakt pierwszy przez swojego brata stryjecznego, tak, czy ciotecznego, już nie pamiętam dokładnie, z której to strony było, ale z Mendelejewem, gdzie właśnie została zarażona tą wiedzą. I kobieta, która w ogóle wówczas złamała te kanony, że mogła się uczyć, że mogła od średniowiecza, kiedy kobiety były wykształcone w średniowieczu i to bardzo. I mogły, i przecież zawsze kobiety były westfalkami, czy, bo ktoś powie, jak to nie, no przecież nawet królowymi. I stanowiły przecież chociaż w matriarchacie bardzo poważne, ale tutaj wreszcie ona przełamała tą barierę i jest tą pierwszą kobietą, która wykładała na Sorbonie. Jest kobietą, która została jakby matką wiedzy, nauki, bo jest to pierwsza kobieta, która w gruncie rzeczy odebrała Nagrodę Nobla za to, że coś wiedziała. A w dodatku jeszcze Polka, a w dodatku jeszcze patriotka, a w dodatku jeszcze człowiek, który walczył, kiedy Polski nie było. Trzeba brać to pod uwagę. I ona, jako jedna z nielicznych, bo nie była ona pierwsza, ale jedna z pierwszych, bo wtedy był taki ruch tych kobiet, pokazała, ale to, wiesz, bardzo chętnie to pokażę. Tylko po prostu technicznie jest to na razie niemożliwe. A w dodatku, wiesz, do tego jest potrzebna ekipa ludzi. To, co robi, bo to, co robią tutaj historia w innej cenzurze, to robi grupa ludzi i robią to historycy. Robią to, nie, ale przynajmniej jest tych dwóch historyków, którzy się mogą wspomagać i muszą te materiały mieć. Ja robię wszystko sam. Ja robię wszystko sam zupełnie. W oparciu z moim przyjacielem tutaj, ale mój przyjaciel ma swój zawód i mój przyjaciel tylko sprawdza tutaj technicznie i też czasami robi jakieś błędy czeskie w tytułach, czy robi tam jeszcze jakieś inne rzeczy, które czasami są, muszę wykluczyć ten film, poprawić ten film i chociażby, no i wtedy jest taki ten, że dwa dni mnie w ogóle nie ma na bloku, bo się film renderuje. No, taka jest rzeczywistość. Więc co na tym polega? Do zobaczenia. Już wszystko wiesz, więc tutaj odpowiedziałem. Ale oczywiście, że tak, że bardzo chętnie będę robił sławnych ludzi, życiorysy. Ale tak jak mówię, te życiorysy i zacznę, ale zacznę tak jak mówię. Nie można zacząć od czegoś, gdzie się nie ma wiadomości, bo te wiadomości, które są, nie idą zgodnie z kosmogramem. Kosmogram czasami pokazuje to, co mówię tutaj, chociażby o spotkaniu Marii Curie Skłodowskiej z profesorem Paderewskim.
po co się spotkali. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Też on. To była kobieta bardzo wyzwolona, która lubiła skandale. Tutaj według mnie za delikatnie było to pokazane. Można było bardziej analityczny sposób pokazać te skandale, które były, bo były na Sorbonie. Gdyby ta druga nagroda była odbierana i w dodatku jeszcze wcześniej tutaj była pokazana miłość wielka Marii Curie Skłodowskiej do swojego męża, w porządku, ale przebarwiona. Możliwe, że ja wiem co innego, oni wiedzą co innego i dlatego właśnie mam czas do tego, żeby zweryfikować, na przykład zrobić, czy będę powtarzał? Nie, nie będę powtarzał, bo będę pokazywał to na zasadzie astrologii, kosmogramu i całej tej otoczki. Ale jeszcze się zastanawiam, jak robię to tutaj od czasu do czasu, chociażby tydzień niesie te próby pokazania, ale nie jestem zadowolony z moich tutaj wysiłków, dlatego że czasami ten sprzęt robi to, co on chce, a nie to, co ja chcę. A dlatego też muszę na razie poczekać sprzętów. A jak długo? Nie wiem. Ten vlog już ma 3 lata. Może następne 3 lata? Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć. Do zobaczenia. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy i nie tylko. Do zobaczenia.